Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem pani poseł Jadwigi Wiśniewskiej oraz moim. Dziś temat konferencji bardzo ważny, bo w przeciwieństwie do tego, co zaraz Państwo zobaczą, o czym pan premier Jarosław Kaczyński, jeżdżąc od wielu lat po Polsce, ale także my, spotykając się z wyborcami, wiemy, w przeciwieństwie do tego rząd, premier Donald Tusk, minister Jacek Rostowski i pomniejsi urzędnicy tego rządu mówią nam, nie da się, nic nie mogę, Polacy tego nie chcą, nie ma na to pieniędzy, nie znajdziemy na to pieniędzy, bo to nie jest potrzebne. My w związku z tym, żeby zadać temu kłam, bo wiemy, że jest to potrzebne, przeprowadziliśmy w dużej, uznanej także przez państwa, bo wiele mediów korzysta z usług tej firmy badawczej, chodzi o TNS OBOP, badania. To badanie zostało przeprowadzone od 15 do 18 września 2011 roku na dorosłej próbie ogólnopolskiej 1000 respondentów. Zadaliśmy pytania, które dotyczą najważniejszych problemów społecznych w Polsce, także tych problemów, które my jako Prawo i Sprawiedliwość, które premier Jarosław Kaczyński zgłasza w czasie kampanii wyborczej jako najważniejsze decyzje przyszłego rządu, tak, żeby poprzeć głosem Polaków to, co mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Społeczny argument słuszności, czy jak kto woli, po prostu głos ludzi, którzy chcą w Polsce zmian, musi być brany przez polityków pod uwagę. Jeśli politycy nie wsłuchują się w to, co mówią ludzie, to znaczy, że nie nadają się do tego, by wykonywać funkcję posłów, senatorów, a na pewno by rządzić Polską. Pani poseł, zacznijmy od pierwszego pytania, które chcieliśmy Państwu przekazać wraz z odpowiedzią. No cóż, proszę Państwa, w Polsce szaleje próchnica i wśród dzieci polskich jest ona dużym problemem zdrowotnym. Zadaliśmy pytanie, czy w Pana opinii rząd powinien zapewnić dzieciom dostęp do stomatologa i pielęgniarki? Okazuje się, że 84% badanych uważa, że tak, że to jest obowiązek rządu. Pokazujemy tym samym, że program Prawa i Sprawiedliwości to program oczekiwany przez Polaków, bo Polacy zasługują na więcej, nie na lekceważenie przez rząd ich potrzeb, potrzeb, które również wynikają z zapisów konstytucyjnych. W drugim pytaniu, które Państwu pokazujemy, mamy tak sformułowane pytanie. Czy w Pani opinii rząd powinien naciskać na Unię Europejską, by uzyskać równe dopłaty dla rolników? 64% respondentów odpowiedziało, że tak, naciskać energicznie na Unię Europejską. Tylko 25% odpowiedziało, dogadać się i unikać otwartego konfliktu. To dogadać się i unikać otwartego konfliktu jest dewizą rządu Platformy Obywatelskiej przez 4 lata. My to nazywamy czasem białą flagą, czasem nic się nie da. No respondenci uznali, że tylko 25% pytanych uważa, że dogadać się i unikać otwartego konfliktu jest metodą na wywalczenie równych dopłat dla rolników. Kolejne pytanie, bardzo ważne. Stoimy w obliczu katastrofy demograficznej. Stajemy się już nie tylko starzejącym się społeczeństwem, ale wymierającym. Mówi o tym ostatni raport demograficzny Głównego Urzędu Statystycznego. To też zadaliśmy pytanie. Czy w Pana opinii rząd powinien wspierać rodziny kredytami na mieszkanie i przepisami ograniczającymi siłę deweloperów? Kiedy, proszę Państwa, młodzi ludzie podejmują decyzję o tym, żeby mieć dziecko? Wtedy, kiedy mają swój kawałek podłogi. 76% respondentów uważa, że rząd powinien wspierać rodziny, a rząd PO-PSL zwija nasz bardzo dobry program Rodzina na swoim. 14% respondentów uważa, że powinno pozostawić się sprawę rynkowi, 10% nie ma na ten temat zdania. W następnym pytaniu zapytaliśmy o przedsiębiorstwa państwowe, na przykładzie spółki Lotos. Czy w Pani opinii rząd powinien pozostawić Lotos w polskich rękach? 74% Polaków uważa, że powinien pozostawić Lotos w polskich rękach, by zapewnić krajowi bezpieczeństwo energetyczne. Tylko 8% stoi na stanowisku, na którym stoi polski rząd, sprzedać. Kolejne pytanie dotyczyło oceny polityki rządu Donalda Tuska. I to pozostawiam Tobie, Adamie. Ja tylko bym chciał powiedzieć, że wszystkie poprzednie pytania i także cały program Prawa i Sprawiedliwości, program przyszłego rządu, jak wierzę, Jarosława Kaczyńskiego, oparty jest na odrzuceniu jednej zasady, która dziś według Polaków dominuje w rządzie. To jest ocena polityki rządu Donalda Tuska. Aż 56% Polaków ocenia, że jest ona nastawiona na interesy możnych z Polski i zagranicy.
56% respondentów, ponad połowa Polaków w badaniu TNS OBOP na tysięcznej próbie uważa, że polityka rządu Donalda Tuska nastawiona jest na interes możnych z Polski i zagranicy. A co tylko, ze zwykłymi ludźmi? Tylko 25% Polaków uważa, że jest nastawiona na interesy państwa i zwykłych ludzi. To jest właśnie ta biała flaga. To 56% Polaków uważających tak jak my, że rząd macha białą flagą, że mówi nic nie mogę. No Polacy dają odpowiedź. Uważają, że ten rząd jest nastawiony na interesy możnych Polski i zagranicy.